Andrzej Grabowski i Marian Bachrej przylecieli właśnie z koncertów w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku wypożyczyli auto i jadą na spotkanie w sprawie kolejnych występów. Tylko ja mam taką prośbę, ponieważ cały właśnie, czas żeby... jeżdżą samochody, bo trzeba by przenieść ten samochód. Panie Jurku. Jurku. Tak, słucham, panie prezesie. Proszę usunąć ten samochód i zrobić miejsce dla panów. Pan Piotr ma kluczyki, ja zaraz pana Piotra znajdę. To może zostawmy kluczyki tutaj panu. Pan się zajmie przedstawieniem tego samochodu i ten wprowadzi na jego miejsce. Tak, ja przestawię samochód. Proszę te kaski dla panów. A pan tu ciągle jeszcze jedzie. Miał pan stać tutaj już dawno w tym miejscu, tutaj, gdzie prosiłem. Proszę, to dla pana. To dla pana. Bierze się na kreszkę. Coś ty zrobił, człowieku. No hamulec. Coś ty zrobił. Hamulec nie zadziałał. No. Jaki hamulec? Chyba oczy nie zadziałały ci, a nie hamulec. Cholera, jasna. Ale wyciągniemy może. No chyba pan żartuje, a no przecież... Chodź, pogadamy. Przepiszę, mnie nie dzwonię, bo... Chodź stąd, bo to ja, to mój, ja pożyczyłem to auto. Co wy się śmiejecie, kurwa, no? Dawaj papierosa. Czy nie palisz, kurwa, no? Czekaj. Parkowałeś pan tutaj i co pan, samochód tak zrobiłeś? Ale co pan do mnie krzyczy? Ja zadzwonię, przepraszam. Co pan do mnie krzyczy? A to nie pan jechał tym samochodem? Halo, Marcin? To niech się pan zapyta, kto jechał samochodem, a nie wrzeszczy, dobra? No jak to, proszę pana, wjeżdża pan na teren... Kto, że niech pan tego człowieka też uspokoi, co? Proszę, proszę, mnie już na motoryzm, proszę odejść. Kto jest właścicielem tego samochodu? Ja to... Dawaj, kto to zrobił, nie? No, człowiek zrobił, kurwie, dyrektor. Niech pan tu sobie podejdzie. Wjeżdżcie ten samochód, bo ja nie mam czasu, nie będę tracił nocy przez was. Że ktoś nie umie jeździć. To jest wypadek drogowy, jeżeli pan wie, prawda? Panie dyrektorze. To nie jest żaden wypadek. Samochód nie znajdował się w ruchu, to pan wyczynia to jakieś... Nie ja wyczyniam, nie ja jechałem tym samochodem, no. Nie wiem, bo coś dziwnie... No to co pan krzyczy? A co mam mówić? Czy poprzewracało w głowach, chyba kasy trochę dorobiliście i... Jeszcze pan nie, no. Do sądu dał za to, co pan mówi. Tak, jasne. Jeszcze panu do sądu. Jasne, możesz mnie pan pocałować w żyć. Jasne, nagrywaj się pan jeszcze więcej. Jak pan bardzo chcesz, to panu zaśpiewam nawet. Dobra, śpiewaj pan. No. Co mówi to odjechać, kurwa? Pamiętaj, odjeźdź tylko, pan. Dobra. Co? Co, jadniesz, jadniesz, albo odjeźdź. Nie, to co? Co? Hamuj się pan, nie wsiadaj pan. Halo. Jakie hamuj się, kurwa? Dawaj, zrobię tam. Niech pan wezwie ochronę tutaj. Się martwi. Nie odjeżdżaj samochodem, bo mnie wciągniesz. Mówię, nie rusz go. WX12-120. Andrzeju, kurwa! Chodź pan, bo przecież to... Panie prezesie, no pan idzie tutaj, no. Panie prezesie. WX112. Nie mam pytań. Kto to był? Kto to orle by tak grał? Ale nie, jakiś frajer przyjechał. Marian, ja wracam do siebie. Ale? Ty to załatwiaj. No wiesz co, nie mam siły już na... Ja pójdę do biura i ja załatwię wszystko, żeby to coś z tym zrobić. Ja zaraz przyjdę, dobrze? No ale co z tym zrobić? Zaraz przyjdę. Daj papierosa. Jestem mam już wypożyczony, no. Chyba gwiazdy tak mają. 516-620. Halo? Powiedz o co chodzi, bo już sam nie wiem. Dzień dobry, dzisiaj na lotnisku wypożyczyliśmy samochód na moje nazwisko. Teraz jechaliśmy tym samochodem, to jechaliśmy do takiej firmy, gdzie mieliśmy załatwiać jakieś tam sprawy. I w firmie, w obecności zresztą dyrektora, facet miał przestawić samochód. Wjechał tylnymi kołami na platformę samochodu ciężarowego, a samochód ciężarowy po prostu powiedział, że ma to wszystko, znaczy kierowca samochodu ciężarowego powiedział, że no nie chcę już cytować, co powiedział, że on to wszystko pieprzy i wziął, ruszył samochodem i zjechał, no i samochód spadł. To znaczy samochód został uszkodzony, no. Dobra, dziękuję. Daj papier. Gdzie prezes? Panowie, jadą wózki już z produkcji. Nie, musimy to zostawić tak jak jest, bo już przyjeżdża jak? Zawisu tutaj facet. Może, ale i policja. Jakieś oględziny przecież trzeba zrobić, bo... No przecież to wypożyczony samochód. I nie ma. Co za cholera?
Cześć, policjant. Dobry. Dobry. Pan Andrzej Grabowski, to myślę, że pan poznaje? No poznaję, nie poznaję, nie mam obowiązku wcale. Co się narobiło? Nic się nie stało. Z panem to jeszcze problemy są. To jest temat, który załatwi między sobą i nie ma co tutaj za dużo. Załatwię tą sprawę między nami. Nie ma co zaczynać z nimi. Z kim? No z tą firmą. Żadnych interesów, no dajże sobie. Nie, no to teraz wyciągniemy od nich szmal taki. Tu, do tego pana. Dobra, dzięki. Nad tym panuje. Halo. Może... Gdzie postawić się policja? Ale zobacz, ale co z Finlandię zapakował, a prezes zapłacił kasę. No popatrz, no, żłoby odjechały. No. Czekaj, bagaż mój, kurna. Nie, bagażniku się nic nie stało, no się odwróciło i... No, a ten jeszcze przy stoli tutaj. No. Stop! Boże! Ale kto tu parkuje? No panie, parking taki duży i kto tutaj parkuje? No my, a co to jest? Zaparkowany samochód? Panie Jaris. To jest panów? Z wypożyczalni! No ale ktoś jest na niego odpowiedzialny, panowie, no to proszę go zabierać, bo ja tu mam rozładunek. Żeby nie ale jak ja mam go zabrać? No niechże mi pan powie, co mam go wziąć w rękę i podnieść? No, prosiłbym panowie, żeby ten samochód zabrać, bo naprawdę... Chcesz papierosa? Daj. Niech pan idzie po... Hej, hopy! Chodźcie szybciej! Pan pomoże nam! Nie, ja nic nie pomogę, no ja do tego no to jest to pana wózek, jest to nie... To nie jest mój samochód, to jest samochód z wypożyczalni. No, no ale to na pana samochód był. No i co z tego? Dobra, odchodźcie panowie. Odchodźcie, bo to nie ma sensu, tak? To my się w ogóle nie dogadamy. Pan dla pana wózek wzięty, a pan sobie tak spaceruje, kurka, tak jakby pana to, wie pan, guzik obchodziło. No bo mnie to nie obchodzi. No jak nie obchodzi? No przecież nie ja jechałem tym samochodem teraz. No ja. No a kto tu wjechał tym samochodem? Jakiś wasz pracownik. No to nie, przecież ja nie to wiem. Pan jechał tym wózkiem. Ale gdzie ja jechałem? Nie ja jechałem tym samochodem, tylko wasz pracownik, no. Jaki nasz pracownik? Jak nasz pracownik mógł wsiąść do obcego samochodu? Czy to pana wózek, pan jechał tym samochodem? A pan się chce wykręcić co parę groszy? Chce pan wytargać nas? Chce wykręcić? No co pan mi bzdury opowiada? No jak bzdury? No, przecież teraz jak pan to wszystko zwali, to parę groszy będzie pan chciał z nas. Dobra, no. Pan go przyciągnie do budy, bo to nie ma sensu. No dobie rzeczy, to ja to zrobię. W tej chwili wsiadam do samochodu, zamykam drzwi i ja go wcisnę tam pod pętlę. Nie rozpakuj, nic... spokojnie rozładowywać. Ale weź go pan do budy tu przybij i koniec tam i rozładowujemy. Prezesie, niechże pan coś powie, no bo teraz facet chce zgnieść ten samochód, wjeżdżając na rampę, a człowiek mówi mi, że to ja jechałem tym samochodem. No a kto mógł jechać, panie prezesie? Wie pan co Ej, no co ty robisz to? No, pognij się, kurde, człowieku, co to robi? Dalej. Ja pokryję wszelkie straty, które wynikają z tego zajścia. No ale to musi pan pokryć do Avisa, no. Zaraz tu przyjedzie jego przedstawiciel. O? To jest chyba Avis, tak? Jak to się mogło stać, no? Ale jest pan w programie Mamy Cię. Mamy Cię.